Ewangelii według świętego Łukasza. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Czasami, kiedy czyta się Ewangelię, to można odnieść wrażenie, że nauka Jezusa jest wewnętrznie sprzeczna. Ten, który jest księciem pokoju, zapowiadanym przez proroków, przychodzi i mówi, że przyniesie rozłam, że pokój nie jest jego pierwszym celem. Ten, o którym wiadomo, że przybył, ażeby połączyć rozdzieloną ludzkość, jest także tym, który mówi o sobie, przynoszę rozłam między matkę a córkę, między ojca a syna, tam gdzie jest pięcioro, tam trzech będzie przeciwko dwóm. I można by wobec tego wpaść w lęk. Czy Jezus, którego nauka jest wewnętrznie sprzeczna, jest godny wiary? Jest wiarygodny? Czytanie Pisma Świętego niesie za sobą niebezpieczeństwo, że pojawią się w naszej głowie wątpliwości. Kiedy jednak czyta się, prosząc o pomoc Ducha Świętego, a Duch Święty jest jedynym prawdziwym interpretatorem Słowa Bożego, kiedy otwiera się serce naprawdę, na prawdę, to nawet największe wątpliwości przezwycięża ufność. Kiedy ja czytałem tę dzisiejszą Ewangelię, zapytałem Jezusa, czy jesteś księciem pokoju, czy tym, który przynosi wojnę i rozłam? I uświadomiłem sobie, że całe dzieło Boga, wszystko, co Bóg czyni, czyni w jednej określonej formie. A tą formą jest rozwój. Kiedy czytamy opis stworzenia świata, to widzimy, że jest to proces, coś, co się rozwija. Świat nie powstał od jednego pstryknięcia palcami. Powstawał tak Bóg chciał, jako proces. A kiedy czytamy podręczniki, które wyjaśnić nam mają powstanie naszego świata, to odnajdujemy tę samą myśl. Świat rozwijał się przez miliardy lat. I ten proces był do tego stopnia kontrolowany przez istotę, właśnie przez pierwszego poruszyciela, że w wyniku tego procesu skomplikowane białko mówi teraz do was. Bóg posługuje się procesem, posługuje się rozwojem. Tak samo było w jego życiu. Dzieło zbawienia nie dokonało się przez pstryknięcie palcami. Dokonało się przez narodziny, przez 33 lata życia, przez drogę krzyżową, czyli przejście od momentu chwały do momentu kompletnego upokorzenia, przez śmierć na krzyżu, złożenie do grobu i dopiero zmartwychwstanie. Kiedy więc czytam o Jezusie, że jest księciem pokoju i pogodzi ze sobą całą ludzkość, to zaczynam rozumieć, że i do tego potrzebuje procesu. I to jest bardzo pokrzepiająca myśl, bo kiedy patrzę na wojny, na nienawiść w rodzinach, na konflikty, to zaczynam rozumieć, że i tym doświadczeniem tragicznym Bóg może się posłużyć na jakimś etapie rozwoju swojej idei, swojego zamysłu stwórczego. A na końcu tego procesu jest wolność, jest miłość, jest pokój. Jeśli więc przeżywasz taki moment, w którym jest ciemno, to pomyśl sobie, a jest to rzecz pewna, że jesteś
na etapie jakiegoś wielkiego procesu, rozwoju wielkiego. I całym tym procesem steruje nie przypadek, nie siła bezwładu, lecz Bóg, żywy, kochający, który zawsze jest prawdą i który wszystko doprowadza do ostatecznego piękna. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na jutro.